6 superproduktów bez cukru i węglowodanów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmniejszyć ilość cukru i węglowodanów w swojej diecie bez rezygnacji z pysznych smaków? Dzisiejszy temat jest idealny dla osób pragnących utrzymać stabilny poziom energii, schudnąć lub po prostu zadbać o zdrowie. Poznajmy 6 superproduktów, które są wolne od cukru i węglowodanów, a jednocześnie dostarczają mnóstwa wartości odżywczych. Awokado. Awokado to prawdziwa superżywność. Nie tylko jest bogate w zdrowe tłuszcze, ale także w błonnik, witaminy E, K i C. Co więcej, awokado praktycznie nie zawiera cukru ani węglowodanów, dzięki czemu idealnie sprawdza się w diecie ketogenicznej. Można je dodawać do sałatek, smoothie, a nawet zjeść na śniadanie z jajkiem. Jajka. Jajka to jedno z najlepszych źródeł białka. Są również pełne witamin, takich jak B12 i D, oraz minerałów, w tym selenu. Ponadto nie zawierają cukru ani węglowodanów, co sprawia, że są doskonałym wyborem na śniadanie, które daje energię na cały dzień. 3. Łosoś. Łosoś jest bogaty w kwasy omega-3, które wspierają zdrowie serca i mózgu. Ta ryba zawiera 0 węglowodanów, co czyni ją idealnym składnikiem diety niskowęglowodanowej. Możesz przygotować go na parze, grillować lub dodać do sałatki na lekki, ale sycący posiłek. 4. Migdały. Migdały to doskonała przekąska, ponieważ są niskowęglowodanowe, ale bogate w białko i zdrowe tłuszcze. Dodatkowo dostarczają magnezu i witaminy E. Można je chrupać samodzielnie lub dodać do jogurtu albo sałatki. Uwaga jednak na ilość, ponieważ migdały są kaloryczne. 5. Sery. Sery, zwłaszcza te dojrzałe jak parmezan, cheddar czy gouda, są doskonałym wyborem, gdy masz ochotę na coś bez węglowodanów. Sery te zawierają dużo białka i wapnia, a także witaminę A i B12, które wspierają zdrowie oczu i funkcje neurologiczne. 6. Cukinia. Cukinia to warzywo, które doskonale zastępuje makaron i inne produkty bogate w węglowodany. Jest lekkostrawna, ma niską kaloryczność i jest idealna do zrobienia makaronu warzywnego, który można podawać sosem pomidorowym lub pesto. Na koniec pamiętaj, że włączenie tych produktów do codziennej diety może pomóc w ograniczeniu spożycia cukru i węglowodanów bez utraty smaku i różnorodności. Wypróbuj je i obserwuj, jak wpływają na Twoje samopoczucie i zdrowie.